Dodawanie osób do znajomych jest troszeczkę kłopotliwe. Prawdopodobnie wszyscy dodajemy osoby do kręgu znajomych, natomiast nie bardzo zwracamy uwagę na fakt, że można kręgi zróżnicować i na przykład poprzenosić do odpowiednich kręgów. I wydaje się, że po pewnym czasie, gdy już mamy w naszych kręgach pewną liczbę osób, warto by było poprzenosić te osoby w odpowiednie miejsca. Takim dość prostym sposobem przenoszenia jest wyświetlenie osoby, którą akurat widzimy w swoim strumieniu. Przesuwamy po prostu kursor myszki nad daną osobę, następnie tutaj. Akurat Kubę Klawitera mam wśród znajomych. Gdyby Kuba był na przykład członkiem mojej rodziny, no to mógłbym wykasować zaznaczenie pola wyboru przy kręgu znajomi, a zaznaczyć pole wyboru rodzina. I w ten sposób po prostu przeniósłbym Kubę do innego kręgu. Gdybym chciał utworzyć jakiś nowy krąg, klikam po prostu utwórz nowy. Pokazuje się formularz tworzenia. Tutaj wpisuję nazwę. Klikam utwórz krąg z tą osobą. I w ten sposób dana osoba znajduje się w dwóch kręgach. Oczywiście mogę pozaznaczać tyle kręgów, ile akurat mi pasuje. I w taki bezpieczny sposób moglibyśmy poprzenosić kolejno wszystkie osoby, zależnie od sytuacji. Oczywiście, gdy wyświetlamy strumień, wyświetlamy wszystkie osoby znajdujące się w naszych kręgach, ale naturalnie możemy ograniczać zakres wyświetlania informacji. W tym momencie wyświetlam wyłącznie samych znajomych. Tutaj mógłbym na przykład wyświetlać wszystkie osoby, które zapisałem do swojej rodziny. W tym strumieniu akurat mam osoby, które są oczywiście znajomymi, no bo po prostu z tymi osobami stykam się na co dzień w swojej firmie, ale w każdym razie wydzieliłem je do osobnego strumienia Maćka Kluka, czy Krzyśka Cyblińskiego, czy Wiktora Szpunara. Mamy jeszcze drugi, bardziej systematyczny sposób. Możemy przejść do swoich kręgów. Standardowo wyświetlane są wszystkie osoby, które znajdują się w moich kręgach w danym momencie, ale możemy ręcznie poprzesuwać osoby między różnymi kręgami. Wtedy wystarczy na przykład kliknąć jakiś krąg, dajmy na to znajomi. Następnie kliknąć wyświetl krąg na karcie. W ten sposób w danym momencie wyświetlany jest dany krąg. I można po prostu fizycznie przesuwać dane osoby do innego kręgu. Na przykład mogę uchwycić i przeciągnąć na inny krąg. I gdy dana osoba zostanie już przeniesiona, mogę wtedy zaznaczyć i kliknąć usuń. Dana osoba zniknie z tego kręgu, a pojawi się w innym. W każdym razie trzeba pamiętać, aby był wyświetlany konkretny krąg, dlatego że gdybyśmy wyświetlali wszystkie osoby znajdujące się w moich kręgach, to w tym momencie usunięcie jakiejś osoby spowodowałoby, że zostałaby usunięta ze wszystkich kręgów. Także, jak się wydaje, najbezpieczniejsze jest sukcesywne, stopniowe przenoszenie osób w widoku strumienia poprzez zaznaczanie pól wyboru przy poszczególnych kręgach.